Czuję się jak Lilliput. Ja trochę też. Normalnie nie ma takich wielkich kropel ropy. Ciekawe, dlaczego ten supersławny Chińczyk zrobił taką pracę. Może to ma jakiś związek z biznesem naftowym? Pewnie się znudził tymi banalnymi rozmowami o zniżkach i zwyżkach, pod którymi kryją się te brudne, międzynarodowe wojenne biznesy i pokazał, że ropa jest czymś wyolbrzymionym, nadmuchanym, przesadzonym. Ale też bardzo cennym. Zwróć uwagę, że to jest zrobione z porcelany. Z tej chińskiej, drogocennej porcelany.